Województwo kujawsko-pomorskie. Mój dom. Lubię tu być. Obserwuję zmiany, jakie tu zachodzą i cieszę się, bo z każdym rokiem nasz region staje się coraz lepszy do życia. Jak to możliwe? Dzieje się tak między innymi dzięki funduszom europejskim. Ale gdzie one konkretnie są? Sprawdźmy. Ruchliwe skrzyżowanie w centrum miasta, na którym psują się światła. Awaria. Zdarza się. No to teraz sobie postoję, myślisz. Ale zanim utworzy się duży korek, przyjeżdża policja i zaczyna kierować ruchem. Wszystko wraca do normy, a ruch uliczny utrzymuje płynność aż do momentu naprawienia świateł. To fundusze europejskie pozwoliły na wyposażenie policji w nowoczesne, hybrydowe radiowozy, dzięki którym interwencja drogowa jest szybka i przebiega bez żadnych przeszkód. Ale nie tylko policja skorzystała z funduszy europejskich. Miałem ostatnio okazję oglądać akcję prowadzoną przez Straż Pożarną. Przyznam, że robi wrażenie. Dzięki funduszom europejskim służby pożarnicze w naszym województwie otrzymały nowe wozy strażackie oraz nowoczesny sprzęt gaśniczy, a strażacy mogli odbyć profesjonalne szkolenia. Ratownicy wodni także skorzystali z funduszy europejskich. Dotacje wsparły rozbudowę ośrodków WOPR oraz patrole, dyżury i akcje profilaktyczne prowadzone na jeziorach na terenie całego województwa. Dzięki temu weekendowe i wakacyjne wypady nad wodę są teraz jeszcze bezpieczniejsze. Dotacje unijne w Kujawsko-Pomorskim wspierają jednostki policji, straży pożarnej i WOPR-u. Korzystamy z nich na co dzień. Dobrze się składa, że są fundusze europejskie.